pierwszą historyczną walką kobiet na gołe pięści. A w niej, proszę Państwa, zawodniczka Shark Top Team z Łodzi, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata Amatorskiego MMA. Ma na swoim koncie kilkanaście walk amatorskim, a przed debiutem zawodowym postanowiła sprawdzić się w formule na gołe pięści. Zapraszam do nas Klaudia Syguła! Naprzeciwko niej stanie. Wielka odwaga i twardy charakter spowodowały, że zawodniczka Spartaku z Rzeszów zdecydowała się na ten pojedynek. Jej liczne zwycięskie starty w amatorskim MMA przywiodły ją tu. Na Wotorę 2. Karolina! W historii walka kobiet na gołe pięści na Wotorę 2. Klaudia Syguła kontra Karolina Sobek. Jestem bardzo ciekawy, jak zaprezentują się panie, jeżeli chodzi o uznawanych przez wielu brutalną formułę walki na gołe pięści. Panie miały już okazję się ze sobą spotkać. W amatorskim pojedynku lepsza okazała się Klaudia Syguła. No a Karolina Sobek ogłosiła, że ma zamiar teraz wziąć rewanż. Tak, dziewczyny się mierzyły już poprzednio, ale oczywiście wiemy, że formuła walki była zupełnie inna. Przypominamy i zaznaczamy, że faktycznie jest to pierwsza w historii walka kobiet na gołe pięści w Polsce. Także zobaczymy, jak ten debiut się powiedzie. Zobaczymy, która z dziewczyn zapisze się w kartach historii. No duży znak zapytania tutaj, jeżeli chodzi o dyspozycję. Klaudia Syguła, 21 lat, 66 kg, 173 cm i styl bazowy MMA. Jeżeli chodzi o Karolinę Sobek, to jest to 21-letnia zawodniczka, 75 kg wagi, 175 cm wzrostu, również wywodząca się z MMA. Już parę sekund, parę chwil dzieli nas od tego historycznego starcia kobiet na gołe pięści. No i zaraz będziemy mądrzejsi, zaraz zobaczymy, co nam panie tutaj zaprezentują, jeżeli chodzi o formułę walk na gołe pięści. Klaudia Syguła kontra Karolina Sobek. Już teraz w Wotorę 2 Super Fight. Gotowa? Gotowa? Spokojnie do pojedynku podeszły obie. Na razie badają się w stójce. Niskie kopnięcia Klaudii Syguły. Próbuje celować tym lewym prostym Klaudia Syguła, ale dobrze trzyma dystans Karolina Sobek. Ale ta walka jest naprawdę bardzo mocno poukładana technicznie. Bardzo często widzę walki kobiet, które są przesiągnięte dużo większą paniką i chaosem. Tutaj naprawdę wygląda to bardzo technicznie. Na razie dziewczyny faktycznie badają dystans, trzymają się długim lewym prostym. Tak, Klaudia Syguła to wicemistrzyni Europy, jeżeli chodzi o amatorskie MMA. Także zbierała te szlify i to doświadczenie cały czas sobie buduje, jeżeli chodzi o formułę właśnie mieszanych sztuk walk. Tak, dziewczyny podchodzą do siebie naprawdę z dużym respektem, mają świadomość faktycznie walk na gołe pięści, tej specyficznej formuły, wiedzą, że faktycznie jeden pierwszy cios może być właśnie tym ciosem decydującym o całej walce. Tak jest, kontroluje dystans cały czas Karolina Sobek, ale dobrze tą nogę wykroczną próbuje okupywać Klaudia Syguła. Tak, ona cały czas właściwie bardzo dobrze sobie pilnuje dystans, właściwie dekoncentruje swoją rywalkę, na pewno gdzieś to jest taka kropla, która drąży skałę, taki pojawiający się wielokrotnie low kicki, także myślę, że może być to naprawdę dobra broń i naprawdę jeden z elementów zaskoczenia, że w pewnym momencie może zmienić strefę i zaskoczyć swoją rywalkę. Tak raz po raz tym lewym prostym Syguła celuje w głowę Karoliny Sobegi i tak jak wspomniałeś, one składając się na
jakąś pokaźną ilość. Te lewe proste na pewno spowodują, że Karolina Sobek odczuje je na swojej twarzy. Tak, Klaudia na razie próbuje trzymać się środka pola walki. Faktycznie to ona chce pokazać, że faktycznie rządzi w tej walce i faktycznie to ona wywołuje większą presję na rywalce. Cały czas te low kicki na wykroczną nogę Karoliny Sobek kopie Klaudia Sygła. Tak, właśnie wewnętrzne logi, a także zewnętrzne logi, także one nie są kopane wcale z jakimś dużym impetem, ale tak jak powtórzę się wcześniej, kropla drąży skałę, tak jak po raz kolejny wewnętrzny logi. Gdzie tam chce gdzieś popracować nad mobilnością Klaudia Sygła, Karoliny Sobek, bo tak jak wspomniałeś, te ciosy, te kopnięcia nie są może mocne, ale każdy tak, ale z teraz nich troszkę... Teraz naprawdę odważniejsza akcja, tak. I jest na plecach Karolina Sobek, Klaudia Sygła. Z góry zobaczymy, czy zdecyduje się wejść do gardy. Wypadły teraz z areny, ale sędzia nie przerywa. Tak, nie czekają na reakcję sędziego. Dziewczyny wiedzą, bo to przyszły. Faktycznie nie unikają walki, one szukają walki, także bardzo szybko wracają. Skręca się na pole do skrytówki. Bitwy. Klaudia Sygła złapała. Stop. Tak jest. Klaudia Sygła wygrywa skrętówką. Kolejna dźwignia na nogę, która kończy nam pojedynek na Wotorę 2. Tak naprawdę, ale przyznaję, jest to pierwsza walka kobiety, ona była bardzo, bardzo techniczna, bardzo czysta, bardzo efektowna dla oka. Tak, jak znalazły się w parterze Klaudia Sygła i Karolina Sobek, to Klaudia Sygła wiedziała już, co chce w tym parterze zrobić i udało jej się. Widać, że ogromny kamień serca związany z tym debiutem w formule walk na gołe pięści u Klaudii Sygły właśnie spadł. Tak, oczywiście te walki naprawdę są bardzo mocno przesiąknięte emocjami. Tak, łzy wzruszenia u Klaudii, także naprawdę widać, że bardzo zależało jej na tym zwycięstwie. Teraz emocje schodzą, ciśnienie opadło, naprawdę może być z siebie w 100% dumna. Świetnie złapała tą nogę, no i zmusiła do odklepania pojedynku. Została Klaudia Sygła! Pierwsza walka w historii w Polsce, no, walka kobiet na gołe pięści. Jak muszę przyznać, że naprawdę byłem bardzo sceptyczny oglądając tę walkę. Dziewczyny zwyczajnie przekonały mnie do walki w tej formule. Mężczyzn zastanawia się zawsze, co pcha tę płeć, w cudzysłowie żeńską, no nie podpadnę, mam to z dwóch stron. Obie świetne wojowniczki, pcha do toczenia tak brutalnych pojedynków. Adrenalina. Zdecydowanie. I miłość do tego sportu to jest bardzo powiązane z MMA, tylko nie mamy tych rękawic. Jak ktoś kocha MMA, to będzie podejmował wszelkie wyzwania. A ciebie? No, zdecydowanie adrenalina, jaką się spodziewałam, tutaj zastanę i tak było. Coś więcej? MMA? Tak, MMA to już sam fakt toczenia pojedynków w formule MMA jest bardzo ryzykowny. Tutaj walka na gołe pięści, ale było naprawdę fajnie i to inaczej czuć te uderzenia, ale było dużo lepiej niż się spodziewałam. Oczywiście. Ja bardzo chciałam podziękować Karolinie, że podjęła walkę, dlatego że jest to już trzecia rywalka. Dwie poprzednie odmówiły, dlatego cieszę się, że doszło do tego pojedynku kobiet i że Karolina wzięła walkę, bo ma jaja dziewczyna. To mam takie pytanie, jak to jest, że dużo kobiet w Polsce zwłaszcza narzeka, że wszyscy odmawiają im walki, a w gruncie rzeczy no każda mówi, inne odmawiają mi walki. Jak to się dzieje? Myślę, że no, tak jak w każdym sporcie indywidualnym, zawodnicy starają się dobrać przeciwnika albo na podobnym poziomie, albo słabszego. Jeżeli ktoś jest od ciebie lepszy, to nie podejmujesz tego wyzwania. Przynajmniej wydaje mi się, że tak to działa. A ty podejmujesz? No, uchodzisz za zawodniczkę, która nie odmawia raczej. Raczej podejmuję to wyzwanie. Staram się walczyć z dziewczynami, które są albo na moim poziomie, albo trochę lepsze. Wiadomo, że nie wezmę walki z dziewczyną, która ma 20 walk zawodowych, bo to nie jest mój poziom. Ja chcę wyzwań sportowych. A powiedz mi, co znaczy dla ciebie to zwycięstwo? No zapisujesz się, obydwie zapisujecie się na kartach historii polskiego, no nazwijmy to MMA, ale tu do pierwszą walką kobiet na gołe pięści. No jak zapamiętasz i co dla ciebie znaczy to zwycięstwo tej pierwszej historycznej walki? Przed chwilą powiedziałam Mariuszowi Radziszewskiemu i Łukaszowi Zaberowskiemu, że w tym momencie tworzymy historię i cieszę się, że to wygrałam, bo obiecałam rodzicom, że wygram, wrócę do domu cała i zdrowa i w niedzielę zjemy fajny obiad i spędzimy razem czas, więc cieszę się, że ich po prostu nie zawiodłam. I te łzy to znaczy, to są łzy... Szczęścia. Dokładnie. Dziękuję wam w takim razie. I zapraszam do kontynuowania kariery nie tylko w formule w rękawicach, ale również na okręgu Wotorę.